Cześć, z tej strony Dominik Śliwiński. W tym wideo opowiem Ci, jak osiągnąć sukces w biznesie online krok po kroku. To będzie tutaj pełna instrukcja, dzięki po której możesz po prostu postępować, żeby zacząć zarabiać w internecie po prostu, bo chcę, żeby na moim kanale było więcej takich komentarzy, jak tutaj te przykładowe, co Ci teraz wyświetlam. Ale nie chodzi mi tutaj o to, żeby w tym filmie Ci pokazywać komentarze, a właśnie o to, żebyś po prostu zaczął zarabiać w internecie i osiągnął sukces. Na kanale właśnie pokazuję wiele sposobów na zarabianie, ale chcę Ci tutaj wytłumaczyć, co konkretnie musisz robić, by wdrożyć to w życie i zacząć zarabiać. A więc pierwszym krokiem to jest właśnie ten pomysł, czyli coś, co chcesz robić. W jakiś sposób chcesz zarabiać te pieniądze, tak? Więc musisz mieć na to jakiś swój pomysł. I teraz tak, przedstawię Ci tutaj najpopularniejsze, czyli podzieliłem na cztery kategorie sposoby na zarabianie w internecie. Pierwszy sposób to jest właśnie marketing afiliacyjny. Marketing afiliacyjny to jest po prostu sytuacja, w której Ty znajdujesz klienta do jakiejś firmy i ta firma dzieli się z Tobą zyskiem. Ja nagrałem bardzo fajny o tym film wcześniej, więc wyświetlam Ci tu do góry. Też linki będą w opisie do innych filmów. Nie będę tutaj konkretnie długo omawiał, jak to wygląda. To znajdziesz w innych filmach na kanale. Dropshipping, czyli kupowanie produktu taniej gdzieś indziej i wysyłka bezpośrednio od tamtego sprzedawcy do klienta Twojego. Ty sprzedajesz produkt taniej na swojej stronie internetowej, czy na jakimś serwisie, gdziekolwiek. Pośrednictwo w usługach też fajny sposób na zarabianie, w którym Ty sprzedajesz usługi innych osób, innych firm i sprzedajesz tak samo jak gdzie indziej, czyli podobna zasada jak na dropshippingu, tylko tutaj sprzedajesz po prostu usługi, a wykonują ktoś inny i dostarcza też, może dostarczać, ale akurat w przypadku usług lepiej, jak Ty byś dostarczał ją temu klientowi, co kupił od Ciebie, żeby tamta osoba nie wiedziała, skąd Ty kupiłeś tę usługę. I własny produkt lub usługa, czyli załóżmy, może to być taki rozwój tego wszystkiego. Jeżeli Ty będziesz sprzedawał kogoś usługę, to możesz potem stworzyć na bazie tego swoją usługę, mieć swoich pracowników, czy samemu wykonywać tą usługę. Jeżeli oczywiście chcesz się rozwijać w ten sposób lub stworzyć właśnie jakiś swój produkt, jeżeli na przykład przetestowałeś sobie wcześniej taki produkt na dropshippingu i na przykład sprzedaje się on dobrze lub w ogóle chcesz stworzyć jakąś swoją usługę lub produkt, którego nawet może nie być na rynku, tak? Więc praktycznie w te cztery kategorie można wsadzić różne sposoby zarabiania. Ale czego potrzeba, by zacząć zarabiać? I teraz Ci powiem. Przede wszystkim musi być to wiedza, tak? Musi być wiedza w jakimś temacie. Musisz wiedzieć, jak co się robi, po prostu. Musisz poświęcić czas, tak? Czas na udoskonalenie tego, na zdobycie klienta i po prostu na robienie, wykonywanie danych rzeczy, żeby osiągnąć ten swój produkt, który chcesz sprzedawać, czy wykonywanie usługi, czy postawienie sklepu, no. Trzeba poświęcić czas i często musisz mieć jakieś pieniądze, tak? No, nie oszukujmy się, że jak czym więcej masz pieniędzy, tym łatwiej będzie Ci wystartować. Często nie są to duże pieniądze, żeby wystartować gdzieś w internecie, ale wtedy często musisz nadrobić czasem, bo jeżeli nie masz pieniędzy na reklamę, załóżmy, no to wtedy musisz poświęcić więcej czasu na wytworzenie na przykład swojego kontentu w internecie i za pomocą tego kontentu właśnie sprzedawać, czy to na blogu, czy to na YouTubie, czy w jakimkolwiek innym miejscu, więc po prostu czym więcej tych pieniędzy będziesz miał, tym będzie Ci po prostu łatwiej, bo też będziesz mógł kupić różne oprogramowania, które Ci pomogą i takie różne rzeczy. Więc co gdy tego nie masz? Jeśli tego nie masz, to możesz zacząć dorabiać w internecie po prostu, bo ja stworzyłem taki system, który pozwoli Ci dorabiać w internecie dodatkowe pieniądze, nie budować milionowy biznes, to nie jest dla tych osób, ale dla osób, które chciałyby sobie już teraz zacząć dorabiać pieniądze, to wykonując proste kroki, możesz w takim systemie, który stworzyłem, po prostu zacząć dorabiać dodatkowe pieniądze. Wystarczy, że zapiszesz się w linku, który będzie poniżej, tam jest link, wypełniasz formularz, ja Ci wyślę więcej informacji na maila i tutaj
jakby nie ma tego ryzyka, że coś zrobisz, poświęcić jakiś czas, wydasz pieniądze i na przykład nic z tego nie będzie. Bo w biznesie, jak coś tworzysz, to niestety musisz się z tym liczyć, że poświęcisz czas, poświęcisz nawet pieniądze, tak? I możesz stracić te pieniądze, bo nie wyjdzie coś. Będzie ktoś lepszy od ciebie w danej niszy, w danym segmencie. Po prostu trzeba się z tym liczyć, natomiast jeśli chcesz, nie masz wiele pieniędzy i chcesz zacząć dorabiać już teraz, no to i bez ryzyka, to możesz się zapisać w linku poniżej, chociaż warto tutaj też jakieś pieniądze mieć na początek, żeby móc lepiej z tego korzystać, natomiast nie są to duże pieniądze, na pewno nie takie wymagane jak przy założeniu swojego biznesu. Tam też możesz dorabiać bez firmy oczywiście. A więc wróćmy do tego, o czym mówiłem wcześniej. Te sposoby, które ci wymieniałem, to są sposoby na budowanie jakiegoś własnego biznesu, który docelowo może ci przynieść większe pieniądze, tak? Ale w tych sposobach, co ci podałem, jest jakaś nisza. A nisza to jest jakiś segment rynku mały, który jest wyspecjalizowany na przykład w jakimś temacie. Załóżmy, że może być to nisza dotycząca odchudzania, tak? Więc ty do branży, możemy nazwać odchudzania, możesz stworzyć wiele produktów, wiele usług, więc chcę, żebyś o tym wiedział i także pracować na marketingu afiliacyjnym, współpracować z innymi firmami i też posługiwać się usługami, sprzedawać może usługi innych firm, więc wszystkie te sposoby możesz zastosować praktycznie do każdej niszy, więc warto po prostu o nich wiedzieć, ale nisza to jest jakby zejście nie do branży, tylko zejście jeszcze niżej w danej branży. Nisza to jest mały segment jakiegoś, jakiejś branży, powiedzmy sobie rynku, gdzie na przykład jesteś wyspecjalizowany w tworzeniu sześciopaka, tak? I to już jest mały segment rynku właśnie, więc a możesz brać w szersze segmenty rynku, to wszystko tak naprawdę zależy, co ty konkretnie chcesz zrobić, ale wierz mi, że możesz po prostu szukać w wielu różnych tematach, stosować te tutaj sposoby zarabiania. A więc jeżeli chcesz mieć jakieś pomysły, jeszcze nie masz jakiegoś pomysłu na jakiś swój sposób na zarabianie, to obejrzyj, polecam ci na moim kanale, jest mega dużo filmów, możesz sobie wejść w playlisty i tu masz właśnie też playlisty pomysły na zarabianie, masz też playlisty marketing afiliacyjny, jeśli cię to interesuje. Więc też narzędzia, które skorzystam, warto, żebyś to wszystko sobie obejrzał, bo wszystkie te rzeczy możesz później połączyć w jakiś sposób swój i właśnie stworzyć dla siebie jakiś biznes, tak? Możesz też sprawdzić po prostu, jak, bo ja tam na niektórych filmach podaję nawet konkretnie, jak coś można właśnie zrobić, ale pamiętaj, żeby zastosować to na swój sposób, tak? Nie rób idealnie, tylko zastanów się, jak możesz trochę to zrobić inaczej, trochę po swojemu, trochę, żeby się wyróżnić na danym rynku po prostu. Ale damy z wiele informacji, które pozwolą ci skleić w całość i docelowo stworzyć być może, czego ci życzę, coś bardzo fajnego dla siebie, unikalnego, co pozwoli ci zarabiać jakieś większe pieniądze, tak? Po to to robię, żebyś po prostu nauczył się zarabiać i z każdego filmu myślę, że jesteś w stanie coś wyciągnąć dla siebie. A więc drugim punktem to jest research. Research na rynku, czyli nic innego jak zbadanie aktualnego marketu, czyli jeżeli masz już tą swoją niszę wybraną, na przykład chcesz się zajmować budowaniem sześciopaku, czy dietą odpowiednią w odchudzaniu na przykład, to wtedy zbadaj, jak wyglądają osoby, które aktualnie na rynku się tym zajmują, jaką mają reputację, jakie są koszta ich usług, jak prowadzą marketing, żeby wiedzieć, ile osób na przykład wystawia im opinie, jak dużo potencjalnych jest klientów właśnie na tym rynku, czy na tej rzeczy, co ty chcesz robić konkretnie, może być to mała rzecz. Nawet ja na Fiverrze pokazywałem różne proste, małe usługi, które możesz świadczyć jako freelancer dla innych osób, to musisz się zorientować, ile w ogóle klientów jest, ile, żeby wiedzieć, czy jest to miejsce, gdzie są po prostu też pieniądze, bo wiadomo, że czym więcej potencjalnych klientów, tym większe potencjalnie możesz zrobić pieniądze, ale czasami warto też zmienić tę swoją niszę na bardzo niską, bo jeżeli ty się wyspecjalizujesz w bardzo małej niszy,
to ludzie są w stanie tobie jako specjaliście zapłacić więcej, więc musisz sobie zbadać, zobaczyć konkurencję, jak to wygląda i ocenić właśnie tą aktualną konkurencję, czy ty jesteś potencjalnie w stanie z nimi konkurować, czy być może jesteś w jakiś lepszy sposób świadczyć daną usługę, czy być może zrobić to lepiej i taniej, czy krócej i szybciej, mieć lepszą usługę klienta, bo wystarczy też pogadać z tymi ludźmi na przykład, z tymi firmami, skontaktować się, zobaczyć, jak oni obsługują, czy oni naprawdę na przykład mają dobrą obsługę klienta, czy oni dbają o tego klienta, jak wygląda właśnie, jak oni świadczą tą usługę. Musisz ich ocenić i zobaczyć, i podjąć po prostu decyzję później, czy chcesz się tym zająć, czy chcesz właśnie na tym rynku coś zdziałać, tak? I wtedy, jeżeli nie, no to szukasz innej niszy, innego miejsca, w którym ewentualnie możesz coś robić, być może gdzieś jest mniejsza konkurencja, gdzie możesz zacząć świadczyć właśnie jakieś te swoje usługi i zacząć na nich zarabiać. I tak sobie musisz prześledzić wiele tematów, zobaczyć, jak wygląda właśnie konkurencja w danych tematach, żeby zdecydować się na coś i zacząć po prostu to robić. I później po prostu zacząć wdrażać swój plan. Jeżeli się już na coś zdecydujesz, tak, to wtedy co na początku musisz zrobić? Musisz zacząć sprzedawać tak naprawdę i wtedy możesz zrobić to za pomocą przedsprzedaży lub MVP, czyli Minimal Value Product, czyli najlepiej, jak będziesz chciał, jak zdecydujesz się już na co, że chcesz to zrobić, to spróbować to sprzedać jeszcze tego nie mając. Czyli sprzedać to tak, jak deweloperzy sprzedają mieszkania, których jeszcze nie wybudowali. Ty możesz spróbować sprzedać produkt, na przykład w bardzo okazyjnej cenie, nawet niewiele na tym zarabiając lub prawie w ogóle, żeby tylko sprawdzić, czy ten produkt tak naprawdę się sprzeda. Czy ty potrafisz to sprzedać? I poinformować o tym, że ten produkt będzie stworzony później lub ta usługa będzie wykonana później lub tego typu rzeczy, żeby w ogóle klient miał informację, tak, że to nie jest tu i teraz, że on tu zapłaci i dostanie, tylko to zostanie wykonane później, ale przez co dajesz mu lepszą cenę, tak? A minimal value product to jest właśnie stworzenie jakiejś minimalnej rzeczy w tej rzeczy, co ty chcesz robić, co ty chcesz sprzedawać, żebyś miał już informacje, jak już ten minimalny produkt uproszczony na maksa będziesz w stanie sprzedać, to jest już dobra informacja, żeby mógł to kontynuować i ewentualnie rozwijać i zarabiać na czymś, tak? I musisz się zastanowić nad strategią zdobycia właśnie klienta i musi być to jak najprostsza możliwość dla ciebie. Najszybciej tak naprawdę zdobywa się klienta na reklamach, możesz bardzo prosto, tylko wtedy właśnie musisz zainwestować swoje pieniądze, ale wtedy masz szybką informację, czy ludzie klikają w ogóle, czy jest jakieś zainteresowanie tym tematem, czy ludzie potencjalnie chcieliby takie coś kupić, ale być może, jeżeli chciałbyś świadczyć usługi, to dobrym pomysłem jest zaproponowanie i wysłanie maila, na przykład jeżeli byś tu chciał dla kogoś, dla jakichś firm świadczyć usługi, to zaproponować im, że będziesz dla nich coś robił za darmo, na przykład możesz zobaczyć, co mógłbyś pomóc danej firmie, jeżeli tu na przykład byśmy mówili o stronach internetowych, to właśnie mógłbyś na przykład wysłać za pomocą takiego narzędzia, co na ostatnim filmie pokazywałem, Berrycast, gdzie nagrasz i powiesz po prostu spersonalizowany film na stronie klienta, nagrasz i powiesz, co tutaj warto by było pozmienić, żeby potencjalnie ten twój klient zyskał więcej klientów, czyli jeżeli więcej z tych samej liczby osób, co wchodzi na jego stronę, większa ilość została jego klientami i wtedy możesz mu wysłać taki film i zrobić część rzeczy, zaproponować, że zrobić mu kilka rzeczy za darmo, jeżeli on będzie z tego zadowolony, to wtedy możesz z nim później uzgodnić jakieś warunki, że możesz mu inne rzeczy wprowadzić jeszcze, które podniosą na przykład taki współczynnik tego, że większa ilość osób, która trafi na stronę, to stanie się jego klientami, po prostu udoskonalając jego stronę. Ja tu mówię na przykładzie strony internetowej, ale to zastosowanie tutaj jest praktycznie w każdym
temacie, jeżeli chodzi o usługi, to właśnie jest to najprostszą rzeczą, żeby sprzedawać usługi w ten sposób, proponując najpierw taką usługę jakiejś firmie, czy komukolwiek za darmo jakiś wstęp, tak, czy jakąś część tej usługi, czy jeżeli jest to usługa jakaś subskrypcyjna, czy co miesiąc, jeżeli jest wykonywana, to na przykład miesiąc za darmo zaproponować. I wtedy klient tak naprawdę, jeżeli będzie zadowolony, to będzie szansa, że on w stanie się zgodzić i stać się twoim klientem płacącym, bo czemu nie, jeżeli on ma mieć z tego wartość. Najważniejsze, żebyś przyniósł wartość dla takiej osoby. Ja nagrałem fajny film, tu ci wyświetlam u góry, też linki będą w opisie. Dwie skuteczne strategie, jak właśnie zdobyć tych pierwszych klientów. Tam też masz więcej różnych informacji, no w sumie dwie na temat dwóch skutecznych strategii, właśnie jak się wybić też na rynku, który już jest, istnieje, jest już zagospodarowany, są jakieś firmy, które coś świadczą, to co możesz zrobić, właśnie więcej informacji znajdziesz w tym filmie. I musisz sobie zapisać teraz zadania, które musisz wykonać. Jak już masz po prostu wszystko mniej więcej zaplanowane, to wypisz sobie po prostu teraz wszystkie zadania. Konkretnie, co musisz zrobić, sobie na kartce napisz, tak? Na przykład, jeżeli byłaby to usługa dla jakiejś innej firmy, skontaktować się z 10 firmami w tym tygodniu i przez następne kilka tygodni. To jest akurat przykład, oczywiście może być więcej w tych firm, to teraz tak sobie strzeliłem, że 10. Chodzi o to, żebyś zapisał konkretnie, na przykład, że w tym tygodniu zrobisz to i to. I tak rozpisać sobie to na więcej tygodni. Wiadomo, że musisz to modyfikować w trakcie wykonywania jakichś rzeczy, ale wstępny plan musisz sobie opracować zadań, które będziesz wykonywał. Więcej na temat jeszcze biznes planu, planowania biznesu nagrałem też w innym filmie, więc może tu ci wyświetlam do góry, możesz sobie też go super obejrzeć, tam znajdziesz więcej informacji. I kolejnym piątym krokiem to jest po prostu praca, tak? Jak już masz wypisane, masz tę strategię, masz ten plan, masz zadania, musisz zacząć pracować. I zapisz sobie, w którym czasie będziesz po prostu pracował. Konkretnie masz zapisać, tak, że w tym i w tym dniu, w tych godzinach pracuję, to wszystko zależy od tego, ile ty tak naprawdę masz czasu, żeby poświęcić się czemuś. Czy ty pracujesz gdzieś na pół etatu, czy w ogóle nie pracujesz. Zapisz sobie godziny konkretnie. Kiedy, w zależności od tego, jak ten twój czas w tygodniu wygląda, kiedy ty będziesz po prostu pracował, bo nic się nie stanie, jeżeli ty nie zaczniesz po prostu wykonywać jakichś rzeczy. No, nie ma cudów. Jeżeli nic nie będziesz robił, no to nic się nie stanie. No, musisz zacząć działać. I jak już działasz, to pamiętaj o skupieniu. Bądź skupiony po prostu na tym, co robisz, żeby cię nic nie rozpraszało, żeby nikt do ciebie nie dzwonił. Wyłącz sobie ten telefon, skup się na tym, co masz do zrobienia, i kontynuuj to cały czas i pracuj po prostu, bez tego nic się nie stanie. I teraz, jeżeli dojdzie do tego, że coś ci właśnie nie będzie wychodzić, tak jak ci mówiłem, tworzenie biznesu to jest tak naprawdę testowanie, to jest szukanie, sprawdzanie, co działa, i wtedy brniesz w to, tak? Jeżeli widzisz, są klienci, masz klientów, brniesz, rozwijasz i nie poddawaj się po prostu, jeżeli na początku coś ci nie wyjdzie. Te wszystkie sposoby, co ci powiedziałem, wymagają testowania i pracy, więc jeżeli coś ci nie wychodzi na początku, to albo nie masz wystarczającej wiedzy, albo po prostu jeszcze nie jest to ten rynek, co byś chciał, w zły sposób oceniłeś to, co ludzie by potrzebowali, więc po prostu musisz szukać dalej i nie poddawać się. Ja życzę ci powodzenia i zostaw mi komentarz, jeżeli w jakiś sposób gdzieś pomogłem ci zarobić w internecie. Będę bardzo szczęśliwy, że ci pomogłem pomóc. Zostaw lajka, jeżeli ten film ci się podobał. Wyświetlam ci film na końcu właśnie o tych dwóch skutecznych metodach na pozyskanie klientów, więc sobie wejdź i obejrzyj i zostaw subskrypcję z mężem, jeżeli chcesz być na bieżąco. Trzymaj się, cześć!